Jolyton Lutterbach powraca. Jeden z najlepszych zawodników RFA we wszystkich kategoriach wagowych i Mistrz Real Fight do 81 kg ponownie w stanie do walki. Yeah, sometimes I'm a little bit nervous when I go to the cage before, you know. But when they call my name, when I go to the cage, when I'm doing my entrance, you know, I'm relaxed, you know. I feel like in the gym, I feel like at home, you know, because I have nothing experience, you know. Tym razem w boksie w małych rękawicach, a jego przeciwnikiem będzie niebezpieczny Polak, Adrian Ares Błeszyński, który podobnie jak Lutterbach ma bogatą karierę w MMA. No chance to finish me the first round because I fought again the best fight in the world. I'm not the best fight in the world. And so I fought guys with 50 fights, 60 fights. I fought UFC, I fought PFL, I fought Brave, I fought around the world, I fought good fights. Zdecydowaną większość swoich zwycięstw zebrał dzięki knockoutom i nie zamierza robić tego inaczej w walce z Lutterbachem. Do Lutterbacha przygotowuję się tak jak do kolejnego każdego przeciwnika. Dla mnie liczy się zwycięstwo, nie musi być to piękna walka. Mam po prostu wejść i zrobić swoją robotę. Jak mistrz poradzi sobie w starciu z elitarnym polskim strajkerem? Uważam, że Polacy są najlepszymi zawodnikami i będę chciał to udowodnić w klatce. Na swoim koncie już mam dwa zwycięstwa i to są dwa zwycięstwa przed czasem właśnie z Brazylijczykami, więc idziemy po trzecie zwycięstwo. Dowiemy się już 25 maja na gali RFA kontra ZHS w Sosnowcu. Viac zábavy a viac výhier ti prináša monacobet.sk.